wystawy rzeźby, znakomitej rzeźby pani Jolanty Wołoszyk. Tytuł wystawy jest rzeźba, ale artystka jest nie tylko rzeźbiarką, a co jeszcze robi, jakie są jej jeszcze osiągnięcia artystyczne, to o tym powie kurator wystawy pan Jarosław Pajek. Miło jest mi szczególnie państwa powitać, że jest jesień, tak piękny dzień, ostatnie dni może takie słoneczne, a państwo zdecydowali się przyjść na otwarcie wystawy w Centrum Rzeźby Polskiej w Borodzie. Oddaję głos panu Jarkowi. Witam państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Również dziękuję za przybycie. Może zacznę od tego, że moje refleksje na temat sztuki Joli Wołocznik są artykułowane w takim krótkim tekście, który towarzyszy pudełkowi ulotnemu, który państwo będą mogli sobie wziąć i zapoznać się dokładnie z tym, o czym ja myślałem, patrząc i rozmawiając też o twórczości Joli Wołocznik. Powiem tylko tyle, że wielu artystów poszukuje języka, którym chce przemawiać do widza. Szuka jak najlepszego języka dialogu z widzem. W tym przypadku Jolanta Wołocznik wybrała, tak jak już wspomniałem w tekście, taki cichy dialog, który dla mnie jest takim szeptem, który czasami może głośniej słychać niż krzyk, jak to nieraz czynią artyści w swoich formach wypowiedzi. Dla mnie te prace Joli Wołocznik są też takimi symbolami, takimi znakami graficznymi rzeźbiarskimi. Porównuję to dlatego do znaków graficznych, bo te rzeźby nie mają za zadanie emanować jakąś perfekcją wykonania, jakimś szczegółem. Wręcz przeciwnie, właśnie przez to, że są w ten sposób obrabiane, że tak jest traktowany kamień, to jest ich właśnie akt. To, że w tych pracach mamy do czynienia z takim skrótem myślowym, z opowiadaniem o symbolu, o tych treściach, które tak naprawdę są treściami ukrytymi w tym symbolu, to jest właśnie ta sztuka. Sztuka, którą nie każdy też potrafi docenić, nie każdy potrafi też wydobyć, zwłaszcza z kamienia, tego typu formy, które nie muszą tak emanować tą swoją ekspresją wyrazu, aby mówić o rzeczach, być może wydaje się prozaicznych, ale jakże czasami ważnych. I o rzeczach, nad którymi możemy się dopiero wtedy skupić, jeżeli będziemy pilnie obserwować właśnie tego typu obiekty, które tutaj na tej wystawie są. Te prace są, tak jak już mówiłem, dla mnie taką historyjką obrazkową. Jakby przedstawianiem tych prozaicznych momentów w życiu, ale myślę, że one same w sobie potrafią, zawierają ten ładunek emocji i potrafią opowiadać o rzeczach, tak jak mówię, czasami banalnych, ale ważnych. I ktoś, kto potrafi się skupić, znajdzie tam na pewno coś dla siebie. Myślę, że ponieważ wiem, że Jola też zajmuje się małą taką animacją komputerową, to te właśnie prace są takimi kadrami z tej animacji. Tak to też odbieram. Ja nie chcę tutaj, jak tak powiedziałem, się rozgadywać na ten temat. Te moje refleksje są w tym krótkim moim tekście, a chciałbym też, żeby Jola powiedziała parę słów. I jeszcze raz dziękuję za miłą współpracę. Mam nadzieję, że państwo odnajdziecie w tych rzeźbach coś dla siebie i wyciągniecie jakieś wnioski czy jakieś refleksje, też państwa też zapadną w tym momencie. To jeszcze raz dziękuję państwu za przybycie. Proszę może Jolę o parę słów. Ja bym chciała bardzo podziękować panu dyrektorowi. Przede wszystkim wszystkim państwu, no tak.
pracę gdzieś tam w cichości pracowni albo w plenerze, ale kontakt z Orońskim jest już stały. Tak. Także albo to są pobyty związane z przyjazdami, z grupami rzeźbiarzy ze związku artystów rzeźbiarzy, lub indywidualne pobyty. A już ostatnio indywidualne. Tak. Ten kontakt z Orońskim jest żywy i stały. No tak. Bardzo dziękujemy. Jest to miejsce takie inspirujące. Właściwie jedyne podobne na świecie. I głośno to, tak, głośno. Także jest to drukowany mitem. Atmosfera jest wspaniała, także bardzo lubię tu przyjechać. Też mam taką nadzieję. No, bardzo dziękuję wszystkim. Zapraszam do obejrzenia wystawy. Jeśli będą jakieś pytania, to potem zapraszamy też na lampkę, na lampkę wina, na jakiś drobny poczęstunek też. Wewnątrz, na rzeki. No to zapraszamy. Jeśli też artystka nie chciała tych nowych prac na jakiejś kulturze.